Dzień dobry, kochani. Dzisiaj przychodzę z trzecią rzeczą, która wspiera nas w procesie uzdrawiania matczynej rany. To jest grupa wsparcia. To jest grupa takich osób, które wiedzą, co przechodzisz, które przechodziły albo przechodzą podobny proces, które nie będą ci mówiły: a nie wymyślaj, weź się w garść, może trochę przesadzasz, albo o matce się źle nie mówi, albo no ile można się w tym dzieciństwie babrać. To jest grupa osób, które będą miały przestrzeń. Grupa osób, które wiedzą, z czym wiąże się uzdrawianie matczynej rany, czym jest matczyna rana. Wiedzą, że można w tym procesie przeżywać przeróżne emocje i że on zajmuje jakiś czas. W Spirali Życia, programie uzdrawiania matczynej rany, który prowadzę od 2019 roku, grupa wsparcia jest stałym elementem tego procesu. Proces jest grupowy, to znaczy, że regularnie spotykamy się w ramach kręgów emocji, czyli takich spotkań. One są na platformie Zoom, kiedy możemy się widzieć, słyszeć i dzielić tym, co się w nas wydarza. Przy każdej edycji zauważam, że takie spotkania mają ogromną moc, dlatego że osoby, które dzielą się swoim procesem, wnoszą pewien dar dla grupy i mówią o tym, co się w nich dzieje. Znajdują dzięki temu poczucie, że są słyszane, widziane, że mogą podzielić się tym, co u nich, w atmosferze bezpiecznej, w atmosferze akceptacji, przyjęcia, zrozumienia, ale też kiedy pozostałe osoby słyszą, co się dzieje u danej osoby, to mogą tam odnaleźć siebie, jakieś swoje cząstki. To mogą odnaleźć tam odpowiedź na jakieś swoje wcześniejsze pytania. To mogą jak w lustrze odbić się w czyimś doświadczeniu i zastanowić się, czy ja tak mam, czy ja tak to przeżywam. Albo mieć takie, aha, okej, ta osoba mówi o tym, co się ze mną działo, ale ona inaczej trochę to nazywa i patrzy na to z innej przestrzeni, z której ja nie patrzyłam, a to mnie jakoś wzbogaca. Albo okej, ja czuję dokładnie to samo, ale ta osoba to nazywa. Ja teraz wiem, że nie jestem w tym sama, ja wiem, że ktoś ma podobnie. Kochani, takie kręgi emocji, które prowadzę, to grupowe wsparcie, które tam otrzymujemy, ta atmosfera też, przynależności do grupy, do grona osób, które przechodzą podobny proces, które wiedzą, co to jest, które mówią, tak, ja też tak mam, mnie też tak boli, albo które inspirują i mówią, mnie też tak bolało i to mi pomogło i z tego w taki sposób wyszłam, to ma niesamowitą moc, dlatego że nagle czujemy, że nie jesteśmy w tym sami, że inni też tak mają, że nasze doświadczenia nie są jakieś wzięte z kosmosu i odrealnione, tylko jest to rzeczywisty efekt tego, co się wydarzyło w dzieciństwie. Że jeśli ktoś inny doświadczył podobnych trudności w dzieciństwie, to mierzy się teraz z bardzo podobnymi trudnościami. Więc zwraca nam to takie poczucie, że okej, ze mną jest wszystko w porządku, to nie ja jestem nie taka, to nie ja jestem jakaś nienormalna, chora, wybrakowana. To jest pewien program, który się wziął skądś, który wyrósł na tym nieuznanym bólu, który wyrósł na tych doświadczeniach z dzieciństwa. I jeśli inne osoby miały podobne doświadczenia, to też się z tym mierzą, więc jest to efekt pewnych programów, pewnych doświadczeń, pewnych trudności i ja mogę sobie z tym radzić w towarzystwie, we wsparciu innych osób. Kochani, takie danie sobie wsparcia grupy może być bardzo cenne, zwłaszcza jeśli jesteś w takim otoczeniu, w takich okolicznościach życiowych, kiedy twoi bliscy, przyjaciele, znajomi nie są w procesie. Nie są zainteresowani rozwojem duchowym, osobistym, nie chodzą na terapię, stoją mocno na ziemi i mówią, że przeszłość to trzeba odciąć grubą linią, nie lepiej do tego nie wracać. I po prostu nie chcą słyszeć o twoim procesie. Nie dlatego, że cię nie kochają albo że nie jesteś dla nich ważna, ważny.
Dlatego, że sami jeszcze tego nie zrobili. Dlatego, że sami nie są na to gotowi. A być może nawet nie potrzebują i nigdy nie będą potrzebować. Tak też może być. Więc jeśli jesteś w takim otoczeniu, które nie ma na to przestrzeni, to ta grupa wsparcia, grupa osób, które wiedzą, co przeżywasz, które mają podobnie, może być naprawdę ogromnym zasobem. Kręgi emocji, które odbywają się w ramach programu Spirala Życia, są jakby moderowane, są prowadzone przeze mnie. Znaczy, że ja trzymam tam zasady, trzymam granice, trzymam tę bezpieczną przestrzeń. Mamy tam zasady chociażby równości, dyskrecji, poufności. Kręgi nie są nagrywane. Są określone właśnie zasady, które wszyscy na początku poznajemy. Jeśli wchodzimy do kręgu, to ja tam też czuwam nad tym, żeby ta atmosfera właśnie była bezpieczna. W czasie kręgów dzielimy się tym, co się u nas wydarza, ale ja też użyczam swojej wiedzy, swoich narzędzi, tak żeby w razie potrzeby wspomóc daną osobę, no właśnie takim kawałkiem procesu, kawałkiem jakiegoś narzędzia, tak żeby ona mogła wesprzeć się, zrobić coś dla siebie, a jednocześnie inni, obserwując to, też mogą czerpać, też mogą z tego korzystać. Czy grupa wsparcia jest warunkiem? Nie, nie jest warunkiem. Być może masz terapeutę, terapeutkę, przewodnika w tym procesie uzdrawiania matczynej rany i ten kontakt jeden na jeden jest dla Ciebie wystarczający. Być może lubisz sam, sama pracować i chcesz bardzo jakby autoterapeutycznie skupiać się na tym procesie i robić go dla siebie, korzystając z różnych narzędzi, ale właśnie pisząc, będąc ze sobą i nie potrzebujesz kontaktu z innymi. Może jednak pojawić się moment, kiedy poczujesz, że jesteś osamotniona, osamotniony swoimi przeżyciami, doświadczeniami. Wtedy warto wejść chociaż na chwilę do takiej przestrzeni, gdzie zobaczysz, aha, są inne osoby, które mają podobnie. Nie jestem sam, nie jestem sama. Mogę inspirować się doświadczeniem innych osób. Mogę być słyszana, widziana. Mogę czuć przynależność. To też jest coś, co bardzo wypełnia tę lukę dzieciństwa. Często w dzieciństwie czuliśmy właśnie tę samotność i izolację, kiedy zmagaliśmy się sami z jakimś trudnym doświadczeniem, z jakimiś trudnymi emocjami. Byliśmy sami ze swoim bólem. Więc sytuacja, w której tworzymy sobie tę bezpieczną przestrzeń i wchodzimy do miejsca, gdzie w końcu ten nasz ból może być zobaczony przez innych, gdzie może być przyjęty w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, to nam wypełnia właśnie, to nam uzdrawia to dawne zranienie. To nasze dziecko wewnętrzne w końcu czuje, że ono nie jest już samo z tym, że ono nie musi cierpieć w samotności, że ono nie musi zamykać się ze swoim bólem, tylko że jest przestrzeń, gdzie to może wypłynąć. Kochani, jest nas więcej. Ja, kiedy zaczynałam prowadzić tutaj ten kanał, to wydawało mi się, że jestem jedyna na świecie z takimi swoimi trudnymi doświadczeniami, że jestem jakimś beznadziejnym przypadkiem i że na pewno nikt inny tak nie ma. Podczas gdy decyduję się dzielić tymi swoimi często intymnymi doświadczeniami, bardzo bolesnymi, osobistymi, ale takimi, które wydają mi się takie niepowtarzalne, takie bardzo moje, to pod tymi filmami okazuje się, że jest mnóstwo osób, które mówią: ok, ja też tak mam, jak dobrze, że o tym mówisz, jakbyś opowiadała moją historię. Okazuje się, że to, co wydaje się nam takie bardzo specyficzne, osobiste, jest bardziej powszechne, niż moglibyśmy przypuszczać. I często właśnie wyjście ze swoim doświadczeniem do grupy, oczywiście odpowiedniej, tak, do tej właściwej grupy, bezpiecznej grupy, daje nam poczucie, aha, okej, ja nie jestem sama, ja nie jestem jakaś dziwna, to tak po prostu jest. Kochani, zachęcam Was do szukania dla siebie grup wsparcia, do tworzenia różnych grup wsparcia, ale właśnie w bezpieczny, dobry sposób. Niech to będą grupy, które mają swoje zasady, które mają osobę, która je prowadzi. Niech to będą grupy prowadzone w odpowiedzialny sposób, tak żeby właśnie czuć się w tym procesie bezpiecznie.
Jutro przychodzę z kolejną rzeczą, która wspiera w uzdrawianiu matczynej rany. Do zobaczenia.